Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w krótkim omówieniu nadchodzącego patcha 1.31, a na ten temat już troszeczkę wiemy. Paradox od 7 lipca opublikował już 7 dev diary, w których mówi właśnie o nadchodzących zmianach, które będą dotyczyły mniej więcej tego regionu. Przyznam się szczerze, że ja w tym regionie chyba nie grałem żadnym państwem od początku gry, więc na jego temat się nie będę wypowiadał. Dajcie znać, bo w sumie ciekaw tego jestem, jak dużo jest graczy, którzy nigdy tutaj nie grali. Zaczniemy omówienie od przejrzenia, jak zmieniły się poszczególne regiony, jakie prowincje zostały dodane i co tu jeszcze nas zmieniali. A następnie przejdziemy poprzez te kraje, o których już coś wiemy, zobaczymy, co będzie można z nich stworzyć. Przejrzymy ich drzewka misji, na ten moment są one raczej dość pobieżnie pokazane. Oraz jeżeli występują, no to pogadamy sobie o zmianach w ideach danych krajów. Zobaczmy, jak zmieniły się tutaj nam prowincje w obszarze południowo-wschodniej Azji i od części kontynentalnej, gdzie mamy Khmerów, Langxiang, Ayutthaya i tak dalej. Widać już gołym okiem, że dojdzie mnóstwo nowych prowincji. Wiele prowincji zostanie rozbitych na mniejsze, ale uwaga, ich development nie będzie dzielone poprzez ilość nowych prowincji, po prostu region ma dostać dużego boosta do developmentu. Powstanie też kilka nowych nacji, którzy mają być wasalami albo Champa, albo Khmerów, oraz w regionie pojawi się trochę korów na państwa, które nie istnieją od startu rozgrywki, ale będzie można je wypuścić. Siłą rzeczy zmieni się też wtedy troszeczkę kultura danego regionu. Dostaniemy również nowe supermocarstwo do tworzenia, które się będzie nazywało Siam i będzie je można stworzyć z każdego kraju z kultury Siamense, czy jakkolwiek się to wymawia. Nie oczekujcie ode mnie, że będę wiedział, jak to się wymawia. Największe zmiany zachodzą jednak w części morskiej, co od razu widać, jak dużo nowych państw się tutaj nam pojawia, ile nowych prowincji się nam pojawia. Jest tego znacznie więcej i z tego, co pisze Paradox, po prostu liczy na wielką batalię morską tutejszych państw. Warto jest też wspomnieć, że cały region tutaj wybrzeże został zamieniony na Inland Sea, czyli ten obszar, gdzie bonus mają galery. Warto jest tutaj wspomnieć dodatkowo o takich niepozornych tutaj dwóch nacjach, które znajdują się na obszarze Spice Island. Dostają one nowy surowiec, który będzie pierwotnie występował tylko i wyłącznie na tych wyspach, ale uwaga, będzie można go zdobyć również kolonizując tutaj w danym obszarze. Surowcem tym będą goździki, takie małe, niepozorne. Ich cena bazowa ma wynosić 8 golda. Prowincji dają 20% do efektywności handlu, a bycie dominującą siłą handlową goździków będzie dawało nam globalnie trade efficiency. Niech was ten obraz nie zmyli. To jest Malaya, to nie jest żadne nowe formowalne państwo w danym regionie. Obecnie formując Malaję, będziecie mieli do wyboru, że albo właśnie nazywacie ją Malaya, albo nazywacie ją Nasuantara. By the way, powiem tylko tyle, że utworzenie tego kraju obecnie ma być trudniejsze, będziecie musieli znacznie więcej podbić. To już w zasadzie wszystkie zmiany większe na mapie, jakie zaszły, które tutaj nam proponuje Paradox. Jak widzicie, jest ich mnóstwo, przez co mega się boję, jak ta gra będzie chodziła na patchu 1.31, bo pamiętajcie, zmiany w dewie bardzo źle wpływają na tą grę. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat w komentarzu poniżej. Pierwszym krajem, za który wziął się Paradox i przedstawia nam tutaj zachodzące zmiany, jest ni mniej, ni więcej, a Ayutthaya. Ayutthaya ma dostać totalnie nowe idee, które mają spowodować, że będzie konkurowała z krajami zachodnimi. Ma dostać nowe misje, które mają skupiać się na takim graniu, że boostujemy nasz region początkowy, stołeczny, oraz mamy misję na jakieś tam wasalizowanie sąsiadów. Swoją drogą, w teorii wszystkie państwa z tego regionu, nowe, stare, te co dostają nowe misje, właśnie mają być tak budowane. Boosty do dewowania regionu stołecznego
i misje na wasalizację sąsiadów i budowanie imperium jakiegoś. Oczywiście Ayutthaya dostaje kilka nowych eventów, których ma być kilka i mają być ciekawe. Chociaż ta ciekawość chyba ma polegać na tym, że będzie po prostu trudno. Powracając do misji, wspomnę tylko, że mają one, tak jak już wspominałem wcześniej, skupiać się na utworzeniu imperium Ayutthayi, a w zasadzie Imperium Siam, bo właśnie Ayutthaya tylko i wyłącznie dokonując tych misji będzie mogła w ten sposób utworzyć to Imperium. Same misje będą skupiały się na dewowaniu naszego regionu do jakiegoś tam super poziomu wcześniej niespotykanego oraz jak już widzicie pojawia się kilka razy słowo subjugate, czyli wasalizowaniu okolicznych nacji. Będziemy też mieli misje polegające na tym, że odwiedzimy Japonię, zdobędziemy mandat niebios i obalimy Ming, stając się supermocarstwem w okolicy. Patrząc na ideę, muszę przyznać, że Ayutthaya dostaje naprawdę niezłego boosta. Praktycznie wzmacniane jest wszystko to, co na patchu 1.30 jest po prostu mocne. Koszty deva, dodatkowy manpower w prowincjach został zwiększony. Warto jest też wspomnieć, że widać, że będzie tutaj gra pod wasali, bo są ważne modyfikatory, które nam to mocno ułatwiają. Oraz chyba Paradox spodziewa się, że będziemy mieli tutaj dość duży problem z agresywną ekspansją. Moim zdaniem zmiana idei jak najbardziej na plus. Będzie mocno agresywne państwo oparte na wasalach, co może być dość ciekawą grą. Kolejnym krajem, za którego omówienie się weźmiemy, jest Imperium Maya Pati, czy jakkolwiek się to wymawia. Nie znalazłem tego na necie, ale na pewno znajdą się dobre duszyczki, co mi to napiszą w komentarzu. Jest to imperium, które opierało się na sile morskiej i na tym, że posiadało bardzo dużo wasali, którzy im płacili trybuty i ich wspierali w różnych działaniach, a start rozgrywki 1444 to okres od upadku Maya Pati Empire, gdzie dostajemy minus 5 stabilności, minus 50 legitimacy, co to właśnie taka ma być seria eventów odzwierciedlających właśnie upadek tego imperium. Dodatkowo jeszcze mamy dostać zwiększone koszty wszystkiego 15%, długość życia władzy skrócona o 50% i liberty u subjektów ma być zwiększone o 15%. Taki Tymur na sterydach przy rozpadku, no po prostu masakra, ale może być bardzo ciekawie. No i jeżeli nie uda wam się pozytywnie przeprowadzić całej serii eventów, no to z takiego tutaj imperium, no stajecie się taką małą popierdółką, z której powstaną dwa albo trzy kraje. Same misje Maya Pati mają skupiać się na właśnie odbudowie i przetrwaniu tej serii eventów, odbudowie imperium i budowanie tutaj potęgi morskiej, z tego co tak czytałem, to niestety nie kolonialnej, ale na przykład jedną z ciekawostek będzie to, że jedna z pierwszych misji będzie zamieniała wszystkich naszych trybutariuszy na naszych wasali. Jestem ciekaw, jak Flor to eksploituje, bo to może być naprawdę dość ciekawe, kiedy na przykład zrobi się taki mink trybutariusze na początku rozgrywki, a potem to sobie zrobimy wasalem. No ale może być to mega ciekawe. Następnie misje mają się też skupiać na jakichś tam wyjątkowych zmianach w religii, których jeszcze nam tutaj nie ogłoszono. I o tym wszystkim, no, dość pobieżnie tutaj akurat napisali. Jeżeli idzie o ideę Maya Pati, obecnie nie mają swoich własnych, więc ich nawet tam nie będę wam pokazywał i porównywał, bo po prostu są one totalnie zmieniane i również wyglądają dość ciekawie. Zmniejszona agresywna ekspansja, bonusy do wasali, bonusy do Missionary Strength, zwiększenie siły handlu i co najważniejsze, dodatkowy kolonista, co wydaje się dość ciekawe w tym regionie, bo tutaj jest naprawdę sporo do kolonizowania. I w takim razie to, co poprzedniego powiedziałem o misjach, no to pewnie będzie też coś zawierało o kolonizacji tego obszaru, no ale na razie na ten temat nic nie pisze Paradox. Kolejnym krajem jest Imperium Khmerów, gdzie ich stolicą było Angkor, wielka wspaniała stolica, która jest jednym chyba teraz z siedmiu cudów świata, nie? Z tego co pamiętałem, te ruiny ich stolicy. Jak widzicie, zaczynają z disasterem podobnie jak Imperium Maya Pati.
Misje Khmerów, podobnie również jak w Imperium Majapati, będą, chociaż nie do końca, będą polegały na tym, żeby tutaj jakoś przeciwdziałać temu okresowi upadku, z którym musimy się zmagać, chociaż chyba czytając The Diary mam wrażenie, że będzie to dość łagodniejszy event niż ten poprzedni z Majapati i następnie na odbudowie wielkiego Imperium Khmerów, zarówno ich potęgi militarnej, jak i kolonialnej przyszłej. Zresztą tutaj też widzimy dużo misji typu Subjugate. Niestety Paradox nie napisał nic o zmianach w ideach tego imperium, ale Paradox dla krajów z tego regionu planuje wprowadzić nowe privileges, przywileje. No i tak, Monastic Temple plus minus karma, wszystko zależy od tego, co robimy. Jest to powiązane ze zmianami w religii oraz to, co jest ciekawsze, Advanced Irrigation Techniques, które dają dodatkowe zmniejszone koszty developmentu. Co prawda o minus 5% w prowincjach z granicami, bo Boże, ale będzie więcej manpowera. Oraz Tropical City Planning Local Development Cost minus 5%, Local Settler Interest plus 10%. Dość fajne. Niestety na temat Khmerów wiemy tylko tyle. A szkoda, bo nie ukrywam, że jest to kraj, na który najbardziej liczyłem tutaj. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europe Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Wietnam, na którego składają się dwa kraje, Dai Vey oraz Champa. Z tego, co jeżeli dobrze rozumiem, misje wietnamskie mają składać się właśnie na, po pierwsze, jak widzicie, znowu subjugate okolicznych nacji, uwolnieniu się spod bycia trybutariuszem Mingu, jak i na późniejszym etapie po zakończeniu się okresu kolonizacji na przeciwdziałaniu pewnemu kryzysowi, który będzie powodował, że mogą powstać dwie nacje. I właśnie po okresie kolonizacyjnym, jeżeli mamy podbite tutaj te tereny, tak jakbyśmy powinni postępować według misji Dai Vey, mamy disaster, który dzieli nasze ziemie na te właśnie dwie nacje. Paradox pisze, że idąc drzewkiem misji spokojnie temu jesteśmy w stanie zapobiec, a jeżeli tym nie pójdziemy, no to raczej rozpadniemy się właśnie na te dwie nacje, przy czym sami wybierzemy, którą się stajemy. Znowu drzewko misji Champy działa troszeczkę w odwrotny sposób niż drzewko Wietnamu, czyli podbijamy od południa do północy, ale też potem dostajemy misję na region Malaki oraz możliwość zmienienia naszej wiary na sunnicką właśnie tymi misjami. I w zasadzie nic więcej na temat tych misji ciekawego nie wiadomo. I to już wszystko w dzisiejszym takim krótkim omówieniu Death Diary. Co prawda jeszcze zostało nam trochę krajów takich jak Brunei, Malaka i Akeh oraz dzisiejsze Pegu, które się pojawiło tuż przed tym, jak zakończyłem pracę nad tym odcinkiem, ale to myślę, że jeszcze spokojnie sobie zbiorę te informacje, poczekam, czy pojawią się jakieś zmiany i wrzucę Wam jeszcze jedną Death Diary z patcha 1.31. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zachęcam do pozostawienia lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, no i czekam na Wasze opinie na temat zbliżającego się patcha.